rozważając nad różnymi tematami, rozważałem ostatnio nad czymś takim, co się nazywa punktualność. Podobno bywają ludzie punktualni i niepunktualni. Bywają ludzie, którzy się zawsze spóźniają i ludzie, którzy się starają i przychodzą na umówioną godzinę. I chcę wam powiedzieć, że jak się przyjrzałem tej sytuacji, to stwierdzam, że jest trochę inaczej. Twierdzę, że nie ma ludzi niepunktualnych i nie ma ludzi punktualnych, bo to nie ludzie są punktualni, tylko są sytuacje punktualne lub kontakty z drugim człowiekiem. Bo jeżeli na przykład ktoś ma zamiar pojechać, powiedzmy, z Warszawy do Krakowa pociągiem pospiesznym i ten pociąg odjeżdża o godzinę 13:54, to tutaj nie możemy mówić o punktualności lub niepunktualności. Albo ktoś zdąży na ten pociąg, albo nie. I tutaj się okazuje, że ten niepunktualny człowiek nagle potrafi na ten pociąg zdążyć. Jeżeli mamy na przykład jeżeli mamy samolot i ten samolot odlatuje o godzinie 14:53, to człowiek potrafi zdążyć. Niepunktualny człowiek, człowiek uznany za niepunktualnego, potrafi zdążyć na samolot. To znaczy, że nie człowiek jest niepunktualny, tylko są sytuacje, które pozwalają odegrać wejście smoka, że ja odgrywam wejście smoka, czyli przychodzę o tej porze, o której mnie się już nikt nie spodziewa. I chcę wam powiedzieć, że to zauważyłem, że punktualność jest zależna od poczucia własnej wartości. Gdyż jak człowiek ma poczucie własnej wartości, to ceni swój czas również i ceni również siebie i potrafi być punktualny w stosunku do samego siebie. I dlatego, kochani, punktualność jest tematem, który należałoby rozpatrzeć z innego punktu. Czy jeżeli ja umówiony jestem na rozmowę z szefem na godzinę 15, to jest oczywiste, że będę czekał przed drzwiami co najmniej półtorej godziny, aż mój szef mnie przyjmie, lub w drugą stronę, czy jeżeli jestem szefem i ma do mnie przyjść mój pracownik, to czy jest oczywiste, że ten pracownik będzie czekał pod drzwiami półtorej godziny? Wydaje mi się, że tu nie chodzi o punktualność, tylko o przedstawienie swojej wartości lub jej braku, tak.